Dzień dobry, przyjaciele. Opowiem wam coś niesamowitego. W 1775 roku statek wielorybniczy o nazwie Herald płynął po północnym Atlantyku wzdłuż zachodniego wybrzeża Grenlandii. W pewnym momencie natknął się na opuszczony statek Octavius, który dryfował wśród gór lodowych. Załoga Heralda weszła na pokład Octaviusa i znalazła tam 28 zamrożonych za życia marynarzy. Dziwne było to, że wszyscy oni pozostawali na swoich miejscach. Niektórzy leżeli w hamakach, inni na swoich kojach. Kapitana znaleziono przy biurku dokonującego ostatniego wpisu w dzienniku pokładowym. Po przeczytaniu wpisu okazało się, że Octavius opuścił Anglię w 1761 roku. Odbył udaną podróż dookoła południowej Ameryki, aż do Orientu. Zamiast jednak wrócić tą samą drogą, kapitan wpadł na pomysł, żeby wykorzystać przejście północno-zachodnie, którego w ogóle nie znali. Zostali uwięzieni wśród lodu i przejmującego mroźnego wiatru. Przez 13 lat statek dryfował od Alaski wzdłuż całego wybrzeża Grenlandii. Inaczej mówiąc, udało im się przepłynąć przez przejście, ale byli już wtedy martwi. Jest to całkiem dobre porównanie opisujące stan niektórych z dzisiejszych kościołów. Ludzie stoją na wyznaczonych pozycjach i wydaje im się, że robią postępy. Ale tak naprawdę wszyscy są już martwi. Zostańcie z nami, przyjaciele. W kolejnym odcinku programu Apokalipsa Teraz będziemy mówić o żywym kościele. Dziękuję, pastorze Ross. Przyjaciele, pamiętajcie, że po zakończeniu wykładu razem z pastorem Rossem będziemy odpowiadać na wasze pytania. Jeśli chcecie studiować razem z nami, zapraszam do otworzenia 12 rozdziału Apokalipsy, ponieważ w czasie dzisiejszego wykładu odniesiemy się do pierwszej połowy tego rozdziału. Nasze dzisiejsze studium nosi tytuł Kobieta Prawdy. Kiedy zajrzymy do Biblii, dowiemy się, że kobieta w proroctwie często reprezentuje Kościół. Czytamy: mężowie, miłujcie wasze żony, jak i Chrystus umiłował Kościół. Prorok Jeremiasz pisze: przyrównałem córkę Syjonu, czyli lud Boży, Izrael, do pięknej, rozkosznej panny. W Księdze Ozeasza Bóg nazywa naród izraelski swoją oblubienicą. W Apokalipsie mamy dwie kobiety. Jedna symbolizuje prawdziwy Kościół, a druga jego falsyfikat. Jak zwykle zaczniemy od historii biblijnej, która jest zapisana w pierwszej Księdze Królewskiej 3, wersety 16-28. Po tym, jak Salomon został królem, ludzie zdumiewali się nad jego mądrością. Mamy wiele przykładów jego ogromnej mądrości, ale ten, o którym mówi ta historia, stał się wręcz przysłowiowy. Czytamy tutaj o dwóch niezamężnych kobietach, które mieszkały w tym samym jednoizbowym domu. Obydwie właśnie urodziły dzieci, prawie w tym samym czasie. Niestety w nocy jedna z kobiet, przewracając się na drugi bok, przypadkowo przydusiła swoje dziecko. Kiedy się obudziła i zobaczyła, co się stało, była tak przytłoczona poczuciem winy i rozpaczą, że stwierdziła: dziecko mojej współlokatorki jest prawie w tym samym wieku. Wiecie, gdy dzieci są tak małe, wszystkie wyglądają jak pomarszczony owoc, więc je zamieni. Pewnie i tak nie zauważy różnicy i pomyśli, że to jej dziecko nie żyje. Kiedy jej koleżanka spała, wzięła jej żywe dziecko, a na jego miejsce podłożyła swoje martwe dziecko. Gdy współlokatorka obudziła się, żeby nakarmić dziecko, zobaczyła, że ono nie żyje. Powiedziała: to jest moje dziecko. Nie, to jest moje dziecko. Oczywiście w tamtych czasach nikt nie pobierał odcisków palców. Bardzo szybko ta sprawa dotarła do Sądu Najwyższego, czyli do Salomona. Kobiety przyszły przed oblicze króla, który powiedział: ty mówisz, że żyjące dziecko jest twoje, a ty, że to dziecko jest twoje, a martwe dziecko jest jej. Jedynym rozwiązaniem jest więc, aby przeciąć dziecko na pół. Zwrócił się do jednego z żołnierzy: dobądź swojego miecza i podziel to dziecko. Salomon znał ludzką naturę i wiedział, że każda matka raczej odda swoje dziecko, niż pozwoli na jego śmierć. Prawdziwa matka powiedziała: nie, nie róbcie tego. Oddajcie jej dziecko, ale nie pozwólcie mu umrzeć. Druga kobieta stwierdziła: cóż, to jedyne sprawiedliwe rozwiązanie. Salomon powstrzymał żołnierza: nic nie rób, to jest prawdziwa matka. Wszyscy podziwiali jego mądrość i to, że potrafił znaleźć prawdę przez wyciągnięcie miecza.
W Biblii miecz jest symbolem Słowa Bożego. W Hebrajczyków 4 czytamy, bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. Efezjan 6:17 i miecz Ducha, którym jest Słowo Boże. Dzisiaj spróbujemy podzielić dziecka, przynajmniej wziąć miecz, żeby dowiedzieć się, jak i gdzie znaleźć prawdziwy Kościół. Na świecie jest dzisiaj tyle różnych kościołów i religii. Jak znaleźć prawdę? Zanim jednak przejdziemy do naszego studium, jak zwykle postanowiliśmy wyjść na ulicę i dowiedzieć się, czym według Amerykanów jest prawdziwy Kościół. Skąd możemy to wiedzieć? Tak naprawdę nie ma jednej prawdziwej religii. Jest prawdziwa wiara, która przychodzi tylko przez Jezusa Chrystusa. Twoja prawda to twoja prawda. Każdy człowiek może mieć swoją prawdę. Myślę, że to religia, w której odczuwasz pełnię i w której czujesz się dobrze. Wszystkie te religie wierzą w jakiegoś stworzyciela, ale nie da się stwierdzić, która z nich jest prawdziwa. Myślę, że jeśli dobrze postępujesz, wszystko jest w porządku. Nie wydaje mi się, żeby był sposób na określenie, czy jakakolwiek religia jest prawdziwa. Nie ma sposobu, ponieważ one wszystkie stanowią kawałki tego samego ciasta. To zależy od tego, w co wierzysz. Niech Pismo Święte przemówi za siebie. Jeśli jego nauki sprzeciwiają się temu, co mówi Biblia, to ona stanowi sedno. Jeśli coś jedynie krąży wokół Biblii albo wywyższa to, czego w niej nie ma, jest to fałszywa nauka. Wiele denominacji ma ze sobą dużo wspólnego. Osobiście uważam, że najważniejszym elementem każdej religii i każdej relacji jest miłość. Należę do denominacji, która według mnie jest tą właściwą, ale nie wiem, czy każda na świecie też tak uważa. Wszyscy wierzymy w wyższą moc i myślę, że to jest najważniejsze. Bez względu na to, w co wierzysz, masz do tego prawo, bo wszyscy zmierzamy w tym samym kierunku. Bardzo ciekawe wypowiedzi. Bez względu na to, jaka prawda, to twoja prawda. Wszystko, czego potrzebujesz, to miłość. To typowe opinie, jakie ludzie mają na ten temat. Lecisz samolotem nad oceanem, pilot wychodzi z kokpitu, wita się z pasażerami i mówi, dotarliśmy do celu. A potem dodaje, wiecie co, jestem przekonany, że jeśli ktoś jest szczery i naprawdę w coś wierzy, to się stanie. Dzisiaj ja wierzę, że ten samolot zadziała jak łódź podwodna i chciałbym to wypróbować. Pamiętajcie, że szczerze wierzę w to, że dzisiaj uda nam się obejść prawa aerodynamiki. Czy jego wiara sprawi, że samolot zachowa się jak łódź podwodna? Nie. Istnieje bowiem coś, co nazywamy prawdą absolutną. Nie chcielibyście, żeby chirurg operował wasz mózg, gdyby powiedział wam, myślę, że dzisiaj twój mózg jest mniej więcej tym samym, co kalafior. Zestresowalibyście się takimi słowami. Istnieją prawa absolutne, które rządzą pewnymi rzeczami. A w Słowie Bożym zawarta jest prawda absolutna. Jezus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Biblia mówi przez apostołów, że nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Jezus podkreślał, że to On jest Synem Bożym. Nie możesz stwierdzić, że Jezus jest Synem Bożym, a ktoś inny powiedzieć, On tak twierdził, ale jest tylko prorokiem, a to oznacza, że był kłamcą. Musimy więc wiedzieć, czym jest prawda, ponieważ tylko ona może nas wyswobodzić. Będziemy studiować ten temat i dowiemy się, czy Biblia daje nam wskazówki, w jaki sposób wybrać właściwą religię i właściwy Kościół. Zajrzyjcie razem ze mną do waszych Biblii, do Księgi Apokalipsy, Apokalipsa rozdział 12. Przeczytam pierwsze 6 wersetów, zaczynając od wiersza 1. Mamy tutaj początek nowej wizji. Rozdział 12 znajduje się przed 13, w którym jest mowa o znamieniu bestii. I ukazał się na niebie wielki znak. Kobieta odziana w słońce, a księżyc pod jej stopami. A na jej głowie była korona z 12 gwiazd. I była brzemienna i w bólach porodowych krzyczała i męczyła się, aby porodzić. I ukazał się drugi znak na niebie. I oto wielki, rudy smok, mający 7 głów i 10 rogów, a na jego głowach 7 koron.
a jego ogon ciągnął trzecią część gwiazd niebieskich i zrzucił je na ziemię. I stanął smok przed kobietą, która miała urodzić, aby pożreć jej dziecię, skoro tylko się urodzi. I urodziła syna, mężczyznę, który ma rządzić wszystkimi narodami laską żelazną. A jej dziecię zostało porwane do Boga i do jego tronu. A kobieta uciekła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez 1260 dni. Ten okres pojawia się kilka razy w Apokalipsie, u Daniela i w innych proroctwach. Mając w pamięci ten fragment z Apokalipsy, dowiedzmy się, kim jest ta kobieta. Pytanie pierwsze. W jaki sposób Apokalipsa przedstawia Boże prawdziwy Kościół? Czytamy. Kobieta odziana w słońce, a księżyc pod jej stopami, a na jej głowie była korona z 12 gwiazd. Ta kobieta reprezentuje prawdziwy Kościół. Po pierwsze, jest ubrana w światło. Nie przegapcie kolejnego wykładu, w czasie którego będziemy mówić o drugiej kobiecie z Apokalipsy 17. Ale już teraz powiem wam, że kiedy porównamy te dwie kobiety, ich ubrania całkowicie się od siebie różnią, świadcząc o tym, komu służy i kogo kocha każda z nich. Jedna z kobiet ma na sobie ziemskie ozdoby. Ta kobieta jest ubrana w słońce, księżyc i gwiazdy. W Księdze Rodzaju czytamy, że Bóg stworzył słońce, księżyc i gwiazdy. Do Kościoła powiedział: wy jesteście światłością świata. Ta kobieta ubrana w słońce to chwała Jezusa, którą widzimy w Nowym Testamencie. Stoi na księżycu. Nowy Testament opiera się na Starym Testamencie, który stanowi jego podstawę. 12 gwiazd nad jej głową oznacza władzę, przywództwo. Podobnie jak 12 patriarchów w Starym Testamencie i 12 apostołów w Nowym Testamencie. Ta kobieta jest obrazem Kościoła Bożego. Dowiemy się więc, o co tutaj chodzi. Jednym z powodów, dla których wiemy, że to Kościół Boży, jest to, że smok próbuje ją zniszczyć. A kim jest smok? Szatan. Sam fakt, że kobieta wywołuje gniew diabła, świadczy o tym, że to prawdziwy Kościół. I była brzemienna i w bólach porodowych krzyczała i męczyła się, aby porodzić. Interesujące jest to, że wygląda ona na dziewicę, która poczęła, lub na cudowne narodziny, które stanowią zagrożenie dla diabła. Jest ubrana na biało, prawie jak w dniu ślubu, ale będzie miała dziecko. W Biblii mamy 7 przykładów, 7 historii, w przypadku których miało miejsce cudowne narodzenie. Może uda mi się przytoczyć je z pamięci. Na samym początku mamy Abrahama, Izaaka i Jakuba. Ich żony, Sara, Rebeka, Rachela, główne żony, nie mogły mieć dzieci. Były bezpłodne, ale dzięki modlitwom w cudowny sposób wszystkie urodziły dzieci. I każde z tych dzieci stało się symbolem Chrystusa. Abraham miał Izaaka. Poszedł z nim w góry, aby złożyć go na ofiarę. Izaak na plecach niósł drewno, tak samo jak Jezus niósł krzyż. A potem znaleźli baranka, który rogami zaplątał się w ciernie. Izaak nie sprzeciwiał się woli ojca, jest więc symbolem Chrystusa. Izaakowi urodzili się Jakub i Ezaw. Jakub był ojcem 12 patriarchów, podobnie jak Jezus miał 12 apostołów. Walczył z Bogiem jako pośrednik w imieniu swojego ludu. Jezus jest naszym orędownikiem. Jakub miał Józefa, który był obiecanym synem. Za cenę niewolnika, za srebro, bracia sprzedali go do niewoli. Józef został sprzedany przez jednego ze swoich braci za 20 kawałków srebra. Jezus został zdradzony za 30 kawałków srebra. Józef wybaczył swoim braciom. Cały świat przychodził do niego po chleb. Jezus powiedział: ja jestem chlebem życia. Józef był oddzielony od ojca, żeby uratować świat przed głodem. Jezus zostawił ojca, żeby przynieść nam chleb życia. Mamy więc wiele podobieństw pomiędzy Józefem i Jezusem. Idąc dalej, dochodzimy do Samsona. Jego rodzice byli bezpłodni, więc jego narodziny były cudem. Czytamy, że rozciągnął ramiona i oddał swoje życie pod gruzami świątyni Dagona. I było zabitych, których on zabił umierając, więcej niż tych, których zabił za swojego życia. Jezus na krzyżu zrobił więcej niż ktokolwiek, żeby nas uratować. Tak więc nawet Samson reprezentuje Chrystusa. Potem mamy dziecko Szunamitki.
Nie znamy jej imienia. Biblia mówi jedynie, że była szunamitką. W cudowny sposób urodziła chłopca, który będąc nastolatkiem zmarł, gdy pracował na polu ze swoim ojcem. Elizeusz wzbudził go z martwych. Mamy więc tutaj zmartwychwstanie obiecanego dziecka, tak jak w przypadku Jezusa. Dalej czytamy o Annie. Modliła się i Bóg dał jej syna, Samuela, który stał się dla ludu Bożego prorokiem, kapłanem i sędzią. Jezus jest naszym prorokiem, kapłanem i sędzią. W Nowym Testamencie mamy Jana Chrzciciela, który poprzedza Chrystusa. Jezus nazwał go największym z proroków. Wszystkie te cudowne narodziny. Interesujące jest to, że byli to chłopcy i wszyscy oni wskazują na Chrystusa. Oczywiście ostatecznie dochodzimy do cudownego narodzenia Jezusa. Dziewica poczęła i urodziła syna. W Apokalipsie czytamy, że kobieta męczyła się, aby porodzić. Przez cały Stary Testament Kościół Boży męczył się, żeby porodzić. W końcu w Nowym Testamencie Jezus przyszedł i urodziła syna, mężczyznę, a jej dziecię zostało porwane do Boga i do Jego tronu. Idźmy dalej. Czytamy. I urodziła syna, mężczyznę, który ma rządzić wszystkimi narodami laską żelazną. Jest tutaj mowa o zwierzchności i władzy. Kim jest wielki rudy smok i co próbuje zrobić? I zrzucony został wielki smok, ów wąż starodawny, którego nazywają diabłem i szatanem. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Wąż, diabeł, szatan. Jeśli ze słowa devil, angielski diabeł, zabierzemy D, co nam zostanie? Evil, czyli zło. On jest wcielonym złem. Słowo szatan oznacza przeciwnik. W Ogrodzie Eden wąż był medium, za pośrednictwem którego diabeł kusił ludzką rasę. To określenie przylgnęło więc do niego na całe wieki. Czytamy, że ten smok chciał pożreć, zniszczyć dziecko kobiety, gdy tylko się urodziło. A smok stanął przed kobietą, która miała urodzić, żeby pożreć jej dziecię, skoro tylko urodzi. W Biblii mamy trzy sytuacje, w których diabeł próbował zniszczyć dziecko obietnicy już przed jego narodzeniem. Szatan wiedział, że Mesjasz nadchodzi. Przez chwilę myślał, że stanie się to, kiedy byli niewolnikami w Egipcie. I dlatego doprowadził do wydania prawa, że wszyscy narodzeni chłopcy mają być zabici. Wiedział, że obiecane nasienie wzrośnie za pośrednictwem potomków Izraela. Wszystkie niemowlęta były rzucane krokodylom. Bóg zapowiedział również, że Mesjasz przyjdzie z pokolenia Dawida. W czasie swojego panowania Atalia zniszczyła całe królewskie potomstwo, próbując zabić wszystkie dzieci, ale jedno z nich przetrwało. Mojżesz ocalał, Joasz także ocalał. Wreszcie dochodzimy do Nowego Testamentu. Pewnie pamiętacie tę przerażającą historię. Nikt z nas nie lubi czytać tej części opowieści związanej z narodzeniem Jezusa. Kiedy mędrcy przybyli do Heroda, przestraszył się, że pojawił się ktoś, kto będzie współzawodniczył z nim o tron. Wysłał więc swoich żołnierzy do Betlejem, żeby wymordowali wszystkich chłopców poniżej drugiego roku życia. Smok chciał pożreć dziecko kobiety. Próbował zrobić to za pośrednictwem Cesarstwa Rzymskiego. Kiedy więc w Apokalipsie czytamy o smoku, oznacza to szatana działającego przez królestwa. Rzym, prawda? Zapamiętajcie to, ponieważ jeszcze do tego wrócimy. Co się stanie, gdy szatanowi nie uda się zniszczyć Jezusa? A jej dziecię zostało porwane do Boga i do Jego tronu. W Dziejach Apostolskich 1 czytamy, że kiedy uczniowie z Nim rozmawiali, Jezus został wzięty do nieba, a oni pozostali na swoich miejscach, patrząc w górę. Nazywamy to wniebowstąpieniem. Anioł powiedział do nich, mężowie galilejscy, dlaczego stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. Byli świadkami wniebowstąpienia, a ostatnie słowa Jezusa brzmiały, idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Teraz diabeł nie może już dopaść Jezusa. Jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości w kwestii tego, co szatan chciał uczynić synowi człowieczemu, próbował zniszczyć Jezusa, gdy był dzieckiem, a także w czasie całej jego służby. Chcieli go ukamienować, próbowali zrzucić go ze skały w Nazarecie. Bóg chronił go aż do ostatniej wieczerzy, kiedy musiał wycofać anielską ochronę. Jezus znalazł się w rękach diabła przez 3 dni i 3 noce, ponosząc karę za grzech.
Pluli na niego, ciągnęli go za brodę, kilka razy był biczowany i bity, drwili z niego, nałożyli mu cierniową koronę. Przeszedł przez straszliwe cierpienie. Cierpiał za twoje grzechy, żebyś ty nie musiał cierpieć, ale to nie będzie miało znaczenia, dopóki go nie przyjmiesz i nie powiesz. Chcę, żebyś był moim Panem, wybaczył mi moje grzechy i prowadził mnie w życiu. Wtedy on to zrobi, ale ty musisz go przyjąć. Musisz zaakceptować tę transakcję, mówiąc językiem handlowym. Diabeł nie może dosięgnąć Jezusa, ponieważ został on zabrany do tronu Bożego. Co więc zrobi teraz szatan? To prowadzi nas do następnego pytania. Co szatan zrobił Kościołowi po tym, jak Jezus został wzięty do nieba? A gdy zobaczył smok, że został zrzucony na ziemię, prześladował kobietę, która urodziła mężczyznę. To bardzo ważne, ponieważ wszędzie spotkacie ludzi, którzy twierdzą, kobieta z Apokalipsy 12 to Maryja. Wystarczy, że wpiszecie w przeglądarce kobieta 12 gwiazd i wyskoczą wam obrazy Marii z aureolą i 12 gwiazdami nad głową. Stoi na księżycu, jest przeodziana w słońce, a nad głową ma 12 gwiazd. Wielu szczerych ludzi jest przekonanych, że ta kobieta to Maria. Ale to nie może być ona, ponieważ czytamy, że ta kobieta ucieka na pustynię i przez 3,5 roku jest prześladowana. Diabeł wyładowuje na niej całą swoją wściekłość. To oblubienica Chrystusa. Jest symbolem Kościoła, ale ta kobieta to nie Maria. Reprezentuje ona prawdziwy Kościół, światłość świata, który jest ubrany w słońce, księżyc i gwiazdy. A gdy zobaczył smok, że został zrzucony na ziemię, prześladował kobietę. Wiemy, że krótko po tym, jak Jezus wstąpił do nieba, czytamy o tym w Dziejach Apostolskich 8:1, rozpoczęło się wielkie prześladowanie przeciwko Kościołowi, a wierzący rozproszyli się po całym ówczesnym świecie, głosząc Ewangelię. Od tego czasu chrześcijanie byli gnębieni, czasami przez Żydów, czasami przez Rzymian. Obecnie nawet w północnej Afryce lub na Bliskim Wschodzie chrześcijanie tracą życie z powodu swojej wiary. Od czasów Jezusa do dzisiaj prawdziwi chrześcijanie są prześladowani z powodu tego, w co wierzą. Ale po wniebowstąpieniu Jezusa te prześladowania były wyjątkowo intensywne. Diabeł chciał zniszczyć Kościół i stwierdził, że najlepszym sposobem jest jego unicestwienie tak, żeby nie było żadnych świadków. W Rzymie powiedziano im, musicie oddawać cześć cesarzowi, zapalcie jemu i jego bogom tylko trochę kadzidła. Pamiętacie, jak Paweł i Sylas prawie stracili życie w Filipii, bo wypędzili z pewnej kobiety demona? Ludzie chcieli uczcić ich jako bogów, a potem prawie ich zabili, ponieważ zniszczyli im handel bożkami w Efezie. To były prześladowania. Paweł napisał, że był kamienowany aż 3 razy. Był kamienowany, spędził pewien czas w więzieniu. Z 12 apostołów jedynym, który zmarł śmiercią naturalną, był apostoł Jan. Wszyscy inni zostali męczennikami z powodu swojej wiary. Wielkie prześladowanie. Jednak próba pozbycia się chrześcijan za pomocą prześladowań to jak próba pozbycia się chwastów za pomocą wykaszarki. Jedyne co robisz, to rozsiewasz wokół nasiona i musisz je wyciągać z ziemi. Im bardziej szatan starał się zniszczyć Kościół, tym bardziej on wzrastał. Stwierdził więc, plan A nie działa, przechodzimy do planu B. Mam tutaj kilka slajdów. Pamiętacie, że rzucano chrześcijan lwom w Koloseum. Byłem w Koloseum w Rzymie, ale robiono tak nie tylko tam, ale również w innych miejscach, w czasach Dioklecjana, który chciał całkowicie wykorzenić chrześcijaństwo. Wysmarowywano ich smołą i podpalano. Ale jeśli kiedykolwiek będziecie mieli okazję zajrzeć do Księgi Męczenników Chrześcijańskich Johna Foxa, zobaczycie tam historię prześladowań Kościoła. To naprawdę niewiarygodne, co się wtedy działo. Diabeł przeszedł więc do planu B. Był on tak skuteczny, że nie musiał przechodzić do planu C. Zakładał on, że jeśli nie można zniszczyć chrześcijaństwa od zewnątrz, trzeba zrobić to od środka, przenikając do niego i skłaniając je do kompromisu. W wyniku pozornego nawrócenia Konstantyna chrześcijaństwo bardzo szybko przestało być nielegalne, a stało się popularną i popieraną przez państwo religią. Każdy chciał być chrześcijaninem. Konstantyn powiedział do swoich żołnierzy, teraz będziemy walczyć pod znakiem krzyża. Rozkazał swojej armii przejść przez rzekę Tyber i stwierdził, teraz wszyscy jesteście ochrzczonymi chrześcijanami.
Nikt nie przedstawił im zasad tej religii. Weszli więc do rzeki jako susi, a wyszli z niej jako mokrzy poganie. I bardzo szybko pogaństwo zaczęło płynąć strumieniem do kościoła. Tak naprawdę po prostu ochrzczono pogaństwo. Po kilku latach kościół w Rzymie, który zaczął rozprzestrzeniać się na całe Imperium Rzymskie, poszedł z pogaństwem na ogromny kompromis. W całym Rzymie były posągi różnych greckich i rzymskich bogów, takich jak Apollo, Merkury, Zeus, Jupiter, Diana, Wenus. Ludzie mówili, mamy tyle pięknych posągów, z pewnością Bóg nie chce, żebyśmy zniszczyli te dzieła sztuki. A księża nie chcieli stracić wszystkich pogan, którzy napłynęli do kościoła i składali duże dary, więc stwierdzili, nadamy im chrześcijańskie imiona, ale nie będziemy się do nich modlić. Ale w niedługim czasie zabobonni wyznawcy, którzy wcześniej modlili się do posągów, zaczęli robić to samo. Chrześcijaństwo zaczęło łączyć się z różnymi pogańskimi naukami. I właśnie wtedy nastąpił wielki upadek, który zapowiedział Paweł. Bo ja to wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, wprowadzając diabelskie nauki. Nawrócenie Konstantyna było punktem zwrotnym, w wyniku którego wszystkie pogańskie nauki weszły do kościoła. Gdzie przebywała kobieta w czasie tych przerażających prześladowań? Jak długo to trwało? W Apokalipsie 12:6 czytamy, a kobieta uciekła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez 1260 dni. Gdzie Bóg przyprowadził swój kościół po tym, jak wyprowadził go z Egiptu? Na pustynię. Czy w cudowny sposób ich tam nie karmił? W czasie, gdy Eliasz i inni prorocy byli prześladowani przez Izabel, to była ta zła kobieta, również reprezentująca Kościół, gdzie udał się Eliasz? Na pustynię. Mieszkał nad potokiem. Przez jakiś czas mieszkał u wdowy. Przez cały czas był w cudowny sposób karmiony. Kruki przynosiły mu chleb. Jak długo to trwało? 3,5 roku, czyli 1260 dni. Jezus także nauczał przez 3,5 roku. Od czasu śmierci Chrystusa do śmierci Szczepana i wielkiego prześladowania także minęło 1260 dni. Ten sam okres. Potem dochodzimy do historii Kościoła i używamy tutaj profetycznej symboliki dnia, który oznacza rok. To okres proroczy. W naszym ostatnim studium mówiliśmy, że w tym czasie moc bestii, że doszło do kompromisu. W 538 roku Kościół stał się podmiotem religijno-politycznym, który otrzymał wojsko, żeby egzekwować swoje wierzenia. Od tego momentu, w którym Justynian uczynił biskupa Rzymu głową kościoła, do 1798 roku, gdy generał Napoleona aresztował papieża i wziął go do niewoli, do tej pory kościół miał nieograniczoną władzę nad królestwami Europy, nad 10 częściami powstałymi po podziale Imperium Rzymskiego. Gdzie w tym czasie był kościół? Nie wiem, czy kiedykolwiek czytaliście na temat ludzi takich jak Piotr Waldo i inni Waldensi, Husyci albo Albigensi. Było wielu wiernych chrześcijan, którzy ręcznie przepisywali Pismo Święte i podążali za naukami biblijnymi. Aby praktykować swoją wiarę, musieli ukrywać się w trudno dostępnych miejscach w górach, ale zawsze tam byli. Prawdziwi chrześcijanie mieszkali w północnej Afryce. Etiopczycy w Etiopii, 1000 lat po Chrystusie, nadal zachowywali szabat siódmego dnia, kościół koptyjski. Było wielu innych, którzy pozostali wierni, musieli jednak zejść do podziemia. Pewnie słyszeliście o katakumbach w Rzymie. Chrześcijanie dosłownie zeszli pod ziemię. Kiedyś musieli ukrywać się przed Rzymianami, a teraz przed kościołem. Trzymali się jednak czystej wiary. Jednym z powodów było to, że Biblia została nazwana lampą, światłem. Kiedy zabierasz światło, zostaje ciemność. W średniowieczu, w okresie 1260 dni, ludziom odebrano Biblię. Nabożeństwa odbywały się po łacinie, a to nie był język ojczysty wielu wyznawców. Kiedy zabierasz światło, pozostają ci wieki ciemne. Poza Waldensami i innymi wiernymi chrześcijanami, którzy uciekli na pustynię i byli karmieni. Czym Bóg karmił swój Kościół? Chlebem życia. Jak dzieciom Izraela dał mannę na pustyni, tak swojemu ludowi dał Słowo Boże. Przepisywali je ręcznie, brali jego części, ukrywali w ubraniach,
Schodzili na dół do cywilizacji i miast i tam świadczyli ludziom o Jezusie, próbując przywrócić w nich wiarę ojców. Trzymali pierwotny Kościół przy życiu. Kościół dosłownie zszedł pod ziemię. Diabeł próbował zniszczyć kobietę w tym czasie, ale Bóg ją ochronił. Miało to miejsce od 538 do 1798 roku, to 3,5 roku. Ten okres proroczy znajdujemy wiele razy w Biblii. 3,5 roku w czasach Eliasza, 3,5 roku nauczania Jezusa, 3,5 roku od śmierci Chrystusa do śmierci Szczepana. Mamy też 3,5 w Księdze Estery, która zaczyna się słowami mówiącymi, że w trzecim roku panowania Achaszwerosza król wydał ucztę, która trwała 180 dni. Żydowski rok ma 360 dni, połowa z tego to 180. Pod koniec okresu 3,5 zawsze coś się dzieje. W przypadku Eliasza wybici zostali prorocy Baala. Po 3,5 roku nauczania Jezus został zabity. Po kolejnych 3,5 latach zginął Szczepan. Po 3,5 roku w Księdze Estery królowa Waszti została pozbawiona tronu i rozpoczęły się poszukiwania nowej królowej, którą ostatecznie została Estera. Tutaj widzimy ten sam schemat. W 1798 roku papiestwo zadano mieczem śmiertelną ranę. Znów więc mamy ważne wydarzenie. Czytamy, że jedna z głów bestii otrzymała śmiertelną ranę. Papiestwo straciło władzę polityczną i otrzymało ją ponownie dopiero w 1929 roku, gdy Mussolini przywrócił Watykanowi status niepodległego państwa. Kościół zaczął nadal wzrastać, a jego rana została uleczona nie tylko w kontekście władzy politycznej, ale także kościelnej. Mamy więc Unię Kościoła i Państwa, która trwa od 538 roku aż do 1798 roku. W tym czasie Kościół znajduje się na pustyni, zszedł do podziemia. Jakie są dwie inne cechy identyfikujące prawdziwy Kościół Boży? I rozgniewał się smok. Kim jest smok? Szatan. Rozgniewał się, inaczej wpadł w furię. Na kobietę. Kim jest kobieta? Prawdziwy czy fałszywy Kościół? Ponieważ diabeł wpadł w złość, wiemy, że musi to być prawdziwy Kościół. I odszedł, aby walczyć z resztą jej potomstwa. Tutaj dochodzimy do końca czasów i końca tego proroctwa. Idzie na wojnę z resztą jej potomstwa, z jej potomkami, jej dziećmi, które mają dwie wyróżniające się cechy, które zachowuje przykazania Boże. Czy oznacza to 50 czy 100% planu? Zachowuje przykazania Boże. Każdy człowiek czasami zachowuje niektóre z nich. Bóg szuka kościoła, który naucza i przestrzega wszystkich 10, włącznie z szabatem. Zachowuje przykazania Boże i ma świadectwo Jezusa Chrystusa. Co to oznacza? Ostatnie proroctwo w Starym Testamencie, Malachiasz 4:4-5, mówi: pamiętajcie o prawie Mojżesza, oto poślę wam Eliasza. Mojżesz był wielkim dawcą prawa, a Eliasz wielkim prorokiem. W Nowym Testamencie Mojżesz i Eliasz ukazują się Jezusowi na Górze Przemienienia, Ewangelia Marka 9. Symbolizują oni prawo i proroków, przykazania Boże i świadectwo Jezusa. Świadectwo i duch proroctwa to w Starym Testamencie określenie tej samej rzeczy. Nawet w Apokalipsie 19:10 czytamy, że świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. Ten Kościół ma więc prawo i proroków, a także wszystkie dary Ducha Świętego. Wierzy w całą Biblię. W jaki sposób znajdziemy prawdziwy Kościół? A jak Salomon znalazł prawdziwą matkę? Kazał żołnierzowi wyciągnąć miecz. Zajrzyjmy teraz do Słowa i spróbujemy znaleźć w nim wskazówki mogące pomóc nam rozeznać się wśród tych wszystkich kościołów. Zanim do tego przejdziemy, chcę otwarcie powiedzieć, że jestem adwentystą dnia siódmego. Nie mówię tego często, ponieważ chcę nauczać przede wszystkim ze Słowa Bożego. Nie mam nic przeciwko podziałowi na wyznania. Nie byłem wychowany jako adwentysta. Byłem raczej ateistą. Studiowałem Biblię, odwiedzałem różne kościoły. Powiedziałem do Boga: Panie, jeśli mam być chrześcijaninem, chcę być chrześcijaninem biblijnym. Nie mogłem znaleźć kościoła, który opierałby się na Biblii, ale to w taki sposób podjąłem decyzję. Pastorze, wiemy, co chcesz powiedzieć, żebyśmy przyłączyli się do Twojego kościoła. Macie rację. Gdybym jako pastor powiedział: nie wydaje mi się, że powinieneś przyłączyć się do mojego kościoła,
Zapytalibyście, to dlaczego sam w nim jesteś? Oczywiście, że bardzo chciałbym widzieć was w moim kościele. Byłem zmęczony studiowaniem Biblii z innymi kościołami, ponieważ słyszałem od nich, jeśli nie przyłączysz się do nas, będziesz zgubiony. Wszędzie, gdzie byłem, mówiono mi, tylko my będziemy zbawieni. Adwentyści Dnia Siódmego powiedzieli, uważamy, że największa część prawdziwych naśladowców Chrystusa znajduje się w innych kościołach, ale wierzymy, że są prawdziwymi chrześcijanami. Oczywiście w każdym kościele są prawdziwi i fałszywi wyznawcy. Wierzymy jednak, że większość szczerych chrześcijan nie należy do naszego kościoła. Szanujemy fakt, że Bóg ma swoje dzieci w wielu różnych miejscach. Chciałem, żeby to było jasne. Wiem, że w różnych denominacjach są ludzie, którzy kochają Jezusa i znajdą się w niebie. Mam nadzieję, że się ze mną zgodzicie. Nigdy nie było Bożym planem i Jego wolą, aby Jego lud był najbardziej podzieloną religią na świecie. Na ziemi mamy więcej wyznań chrześcijańskich niż odłamów jakiejkolwiek innej religii. Istnieją setki, tysiące różnych denominacji. Mamy kościoły ekumeniczne, kościoły ewangelikalne, które w pewnym sensie są kościołami wspólnotowymi. Mają swoich pastorów, ich wierzenia różnią się w zależności od tego, gdzie się znajdują. Nie tego chciał Jezus. Chrystus powiedział, w tym wszystkim poznają, że moimi uczniami jesteście, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. On chce, żebyśmy pokazywali miłość i jedność. Jednym z powodów, dla których diabeł tak usilnie stara się podzielić chrześcijaństwo, jest to, iż chce, żeby świat drwił z naśladowców Chrystusa, mówiąc, nie potraficie nawet zgodzić się między sobą w kwestii tego, czym jest prawda. Dlaczego mamy wam wierzyć? Myślę, że przed przyjściem Chrystusa powstanie ruch, którego założeniem będzie powrót Jego ludu na całym świecie do Biblii. Moim pragnieniem jest zachęcanie ludzi do tego, aby sami czytali Biblię. Zachęcamy was do zadawania pytań. Po każdym programie mamy część na pytania i odpowiedzi. Zazwyczaj trzy z nich już wcześniej są na ekranie, żeby się rozgrzać. Wszystkie pozostałe pochodzą od naszych słuchaczy. Odpowiemy na każde pytanie. Jeśli nie będziemy potrafili, też wam o tym powiemy. Niektóre kościoły zabraniają swoim wyznawcom poznawać zasady innych religii. To oznacza, że ich nauki są podejrzane. Jeśli obawiają się, że ich nauczanie nie obroni się podczas śledztwa, jest w tym coś podejrzanego. Pamiętam, jak pewnego razu rozmawiałem z przyjacielem, który jest pastorem prezbiteriańskim. Jeden z członków jego zboru zaczął przychodzić do mojego kościoła. Powiedział do mnie, bracie Doug, kradniesz mi owieczkę. Odrzekłem, bracie, to nie jest ani moja, ani twoja owca. To jest jego owca, a owca idzie tam, gdzie jest trawa. A co gdybym ja zaczął studiować Biblię z jednym z członków twojego zboru? Proszę bardzo. To prawda. Kilka tygodni później wpadłem na niego na poczcie i powiedziałem, słyszałem, że studiujesz Biblię z siostrą S. Jak wam idzie? Odpowiedział, w ogóle nie idzie. Ona za dobrze zna Biblię. Tak powiedział. Nie powinniśmy więc się obawiać. Powinniśmy wiedzieć, co mówi Biblia i być gotowi, żeby bronić naszej wiary i Słowa Bożego. Pytanie siódme. W jaki sposób według Jezusa mamy okazywać miłość wobec Niego? Jeśli mnie miłujecie, moich przykazań będziecie przestrzegać. Jedną z cech Kościoła Bożego jest więc przestrzeganie Bożych przykazań i posiadanie świadectwa Jezusa. I nie chodzi tylko o 6 albo 8 z nich, ale o wszystkie 10. Grzech to przestępstwo prawa. Diabeł nienawidzi prawa, ponieważ kiedy na nie patrzymy, widzimy, że jesteśmy grzesznikami, a wtedy przychodzimy do Jezusa po łaskę i miłosierdzie. Kiedy odrzucamy prawo, nie mamy przekonania o grzechu i nie potrzebujemy Jezusa i Zbawiciela. To bowiem jest miłość Boża, abyśmy Jego przykazania strzegli. Cytuję tutaj Nowy Testament. Mógłbym przytoczyć z 50 wersetów z Biblii mówiących kochaj Boga i przestrzegaj Jego przykazań. Jakie trzy anielskie poselstwa będzie głosił Kościół Boży czasów końca? Mamy tutaj kilka punktów. Bójcie się Boga i dajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina Jego sądu. Mówiliśmy już o poselstwie trzech aniołów, które Kościół Boży będzie głosił w czasach końca. Żyjemy w godzinie sądu. Chrystus niedługo przyjdzie. On jest u drzwi. Żyjemy w ostatnim okresie Kościoła nazywanym Laodyceą. Słowo Laodycea oznacza sądzenie ludzi. Ludzie muszą się przygotować. Chrystus przychodzi. Powinniśmy wszędzie ogłaszać, oto oblubieniec nadchodzi.
Nawet nazwa Adwentyści wiąże się z tym, że wierzymy w bliski Adwent Jezusa. Musimy mówić o tym innym. Jezus powiedział, oto przychodzę wkrótce. Powiedział, przyjdę znowu. Biblia mówi, że On przychodzi po tych, którzy z radością czekają na Jego przyjście. Wiele kościołów wcale na to nie czeka. Nie ogłaszają Jego drugiego przyjścia. Dalej czytamy. I kłaniajcie się temu, który uczynił niebo i ziemię, i morze, i źródła wód. Jest to fragment przykazania o szabacie, który został ustanowiony na cześć stworzenia. Ostatnio cytowaliśmy wypowiedzi niektórych kościołów. Papież Franciszek powiedział, że nie ma nic złego w ewolucji. Biblia mówi, że nie da się tego pogodzić z Księgą Rodzaju. Bóg stworzył świat w ciągu 6 literalnych dni. On może uczynić to ponownie. Mógł zrobić to nawet w krótszym czasie. Wierzę, bo tak mówi Słowo Boże, a także z powodów naukowych. Jesteśmy wezwani do oddawania czci Stworzycielowi. Adwentyści wypełniają to kryterium. A za nim szedł drugi anioł, mówiąc, upadł wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty. Wino Jezusa to Ewangelia. Nowe wino w nowym naczyniu. Wino Babilonu, kobiety, o której będziemy mówić następnym razem, to wino sfermentowane, którym upiły się narody, czyli zostały zwiedzione fałszywymi naukami. Misja Kościoła w ostatnich dniach polega na wydobyciu dzieci Bożych z Babilonu. Bóg powołał Abrahama z Mezopotamii, to teren, gdzie znajdował się Babilon, do ziemi obiecanej. Wyprowadził z Babilonu jego żonę, Sarę. Kiedy przyszedł czas na to, żeby Izaak się ożenił, wysłał swojego sługę Eliezera do Mezopotamii, aby przywiózł stamtąd dziewczynę, która wierzyła w Jahwe, żeby wyprowadził ją z Babilonu do ziemi obiecanej. Kiedy Jakub miał się żenić, rodzice powiedzieli do niego, nie bierz sobie żadnej z tych światowych dziewcząt. Wróć tam, gdzie służą Bogu. Wrócił tam i przyprowadził Rachelę i Leę. Potem dzieci Izraela zostały zabrane do niewoli babilońskiej. Po 70 latach zrobiło im się tam zbyt wygodnie. Bóg powiedział, nadszedł czas, żebyście wyszli z Babilonu i wrócili do ziemi obiecanej. I tak się stało. Ezdrasz i Nehemiasz wrócili. Co dzieje się teraz? Czy lud Boży jest w niewoli duchowej? Apostoł Piotr w swoim liście pozdrawiał zbór w Babilonie. Nawet w tamtym czasie Rzym nazywano Babilonem. Nie chodzi o literalny Babilon, ponieważ został on zniszczony i nigdy go nie odbudowano. I stanie się z Babilonem, który był ozdobą królestw i chwałą dumy Chaldejczyków, jak ze zniszczeniem przez Boga Sodomy i Gomory. Nie będą go na wieki zamieszkiwać ani zaludniać po wszystkie pokolenia. Ani Arab nie rozbije tam namiotu. A to jest zdjęcie ruin Babilonu dzisiaj. Nigdy go nie odbudowano. A po nich przyszedł trzeci anioł. Cały czas pozostajemy przy trzech przesłaniach z Apokalipsy 14. I donośnym głosem mówił, jeśli kto odda pokłon bestii i jej wizerunkowi i przyjmie znamię na czoło lub na rękę, ten również będzie pił z wina zapalczywości Boga. Musimy więc ogłaszać w ostatnich dniach, że bestia żyje, ma się dobrze i rozgłasza fałszywe nauki. Ludzie powinni wiedzieć, kim są bestie i antychryst, czym jest znamie bestii i jak uniknąć otrzymania tego znaku. Nie można czekać do ostatniej chwili. Muszą wiedzieć to teraz i to jest coś, co musimy głosić. Pytanie 9. Komu Kościół Boży ma głosić te poselstwa? Mającego Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i każdemu narodowi, i plemieniu, i językowi, i ludowi. Kościół Boży w ostatnich dniach będzie ruchem globalnym. Będzie głosił na całym świecie. Jakie wskazówki Bóg dał w swoim Słowie, aby móc pomóc nam zidentyfikować Jego Kościół czasów końca? Po 1798 roku powróci z pustyni i wykona widoczną pracę. Ten nowy ruch narodzi się po roku 1798. W latach 30. XIX wieku, w proroctwie jest to niedługo po 1798,
Wielu chrześcijan na całym świecie w tym samym czasie zaczęło studiować proroctwa z Daniela i Apokalipsy. Doszli do wniosku, że zbliżają się do końca świata i powtórnego przyjścia. William Miller wyznaczył nawet datę na podstawie proroctwa z Daniela 8:14. Stwierdzili, że Ziemia to na pewno Ziemia, która zostanie oczyszczona ogniem, a to oznacza, że Jezus przychodzi. Studiowali te proroctwa i doszli do tej samej daty. Jeden mały niesamowity fakt. Nawet wyznawcy bahaizmu studiowali Daniela 8:14 i wyznaczyli datę 1844. Data była właściwa, ale wydarzenie już nie. Kiedy Jezus nie przyszedł, byli bardzo rozczarowani. Niewłaściwie zinterpretowali proroctwo. Mam nadzieję, że nie wstrząśnie wami fakt, że nowotestamentowy Kościół narodził się z niewłaściwej interpretacji proroctwa. Czego według uczniów miał dokonać Jezus? Uważali, że proroctwo mówi, iż On ogłosi się synem Dawida, zwycięży Rzymian, usiądzie na tronie Dawida jako Dawid i Salomon i będzie rządził światem, założy światowe mocarstwo. Nawet kiedy Jezus powiedział do nich, idę do Jerozolimy, tam zostanę zabity, trzeciego dnia zmartwychwstanę. Piotr wykrzyknął, nie przyjdzie to na ciebie. Jezus odpowiedział, idź ode mnie, szatanie. A potem, kiedy Jezus wstał z grobu, uczniowie pytali, Panie, czy teraz ustanowisz swoje królestwo? Źle rozumieli proroctwa. Kiedy Jezus umarł na krzyżu, apostołowie byli najbardziej zawiedzioną grupą, ponieważ pomylili proroctwa dotyczące drugiego przyjścia z pierwszym przyjściem. Myśleli, że przyjdzie jak lew, a on przyszedł jak baranek, ale następnym razem przyjdzie jako lew. W 1840 W 1844 roku Bóg powołał wielki ruch, który narodził się z niewłaściwego zrozumienia proroctw. Ludzie zdali sobie sprawę z tego, że nie było oczyszczenia ziemi przez ogień, ponieważ Jezus ma świątynię w niebie, w której wszedł w ostatnią fazę sądu nad swoim ludem. Ma również swoją świątynię na ziemi. Biblia mówi, wy jesteście Bożą świątynią. Ty i ja jesteśmy żywymi kamieniami. Piotr napisał, że jesteśmy królewskim kapłaństwem. Chrystus powiedział, ja rozwalę tę świątynię ręką uczynioną i w trzy dni zbuduję inną, nie ręką uczynioną. Ale on mówił o świątyni swego ciała. Przez 1260 dni Kościół był zanieczyszczany przez fałszywe nauki Babilonu. Kiedy Chrystus nie przyszedł, chrześcijanie z różnych denominacji religijnych zebrali się razem i zapytali, co mówi Biblia? Bóg nie chciał, żeby jego lud był podzielony. Studiując Biblię, odkryli wiele prawd. Zrozumieli, że chrzest ma odbywać się przez zanurzenie. Zrozumieli, że jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę. Ponownie odkryli, że szabat siódmego dnia to szabat z dziesięciorga przykazań. Dowiedzieli się, że ludzie po śmierci nie idą od razu bez sądu do nieba lub do piekła. Odkryli, że piekło nie płonie przez wieczność, męcząc ludzi, ale że bezbożni zostaną ostatecznie unicestwieni w jeziorze ognia. Zrozumieli także, że nasze ciała są świątynią Ducha Świętego, więc chrześcijanie nie powinni palić, pić i brać narkotyków. Od tego skromnego początku, od tej garstki wiernych ludzi, podobnie jak Chrystus i 120 osób w pokoju na górze, ten ruch rozrósł się do 20 milionów osób. Jest to najszybciej wzrastający kościół protestancki na świecie. To właśnie ten kościół przekazuje ci te poselstwa. Pojawił się więc w oznaczonym czasie. Spełniamy to kryterium. Pielgrzymi przybyli do Ameryki, szukając wolności religijnej, ten nowy ruch narodził się w Ameryce. Studiowaliśmy już rozdział 13 Apokalipsy, w którym czytamy, że druga bestia miała dwa rogi podobne do baranka. Myślę, że teraz jesteśmy właśnie w tym punkcie. Będzie nauczać tych samych prawd, których nauczali apostołowie, a wszystkie jego nauki będą zgadzały się z Biblią. Ostatnio pokazaliśmy wam, czego naprawdę naucza Biblia i jak daleko odeszło od tego niektóre kościoły. Będzie zachowywać dziesięcioro przykazań, włączając w to biblijny szabat. Bóg powiedział, ja jestem ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. On napisał dekalog swoim własnym palcem. Wypowiedział go donośnym głosem przed całym narodem. On rzekł, ja jestem Panem i się nie zmieniam, to jest moje prawo. Chrystus powiedział, nie sądźcie, że przyszedłem rozwiązać prawo. Nie przyszedłem rozwiązać, ale wypełnić, co oznacza doprowadzić do pełni. Wyżywał je w swoim życiu.
będzie zachowywać 10 przykazań i posiadać ducha proroctwa, świadectwo Jezusa. Wierzymy we wszystkie dary ducha. Wierzymy, że w tym kościele mamy współczesne przykłady ducha proroctwa. Być może będziecie chcieli o to zapytać. Będzie donośnym głosem ogłaszać 3 Boże poselstwa na czas końca. Nasza służba w Amazing Facts, dzięki której oglądacie ten program, to tylko jedna z wielu instytucji w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego, które dzielą się Ewangelią na całym świecie. Nie znam żadnego innego kościoła czy związku wyznaniowego, który miałby bardziej rozwinięty ten rodzaj służby. Przez internet i publikacje książkowe głosimy poselstwo trzech aniołów i nauki biblijne. To donośny głos, przyjaciele. Jest to ruch ogólnoświatowy. Jeszcze raz, Amazing Facts to tylko jedna z tysięcy instytucji. To ogólnoświatowe dzieło. Google podpowiada, że na świecie jest 197 państw. Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego nie ma obecnie tylko w 24 z nich. Jednym z tych 24 jest Watykan. Jeszcze nie pozwolili nam prowadzić tam działalności misyjnej. Nie ma nas w takich krajach jak na przykład Jemen, ale jesteśmy prawie wszędzie. Kościół Adwentystów ma, obok Kościoła Katolickiego, najlepiej rozwinięty system edukacyjny i największą sieć szpitali wśród innych kościołów. Na całym świecie leczymy ludzi, publikujemy prawdę, szerzymy Ewangelię. To jest nasze zdjęcie, chyba w Korei. Miałem też okazję wygłaszać kazanie w największym kościele w muzułmańskiej Indonezji. Kilka lat temu głosiłem słowo w największym kościele chrześcijańskim na świecie w Indiach. Tutaj jesteśmy w Nowej Gwinei, gdzie na spotkania przychodziło ponad 1000 osób. To niesamowite, ale oni oglądają nasze programy online. W Chinach przez krótki czas mieliśmy możliwość przeprowadzenia publicznej ewangelizacji. Zorganizowaliśmy tam 15 spotkań. Były one nagrywane i tłumaczone, a nagrania obiegły cały kraj. A potem zamknęli drzwi. Od 1959 roku byliśmy pierwszym kościołem, który się tam dostał. Poselstwo obiega cały świat. Widzimy to na własne oczy. Tutaj znowu jesteśmy w Nowej Gwinei, a my jesteśmy tylko jedną taką organizacją z wielu, które to robią. Bóg wzywa ludzi, aby wrócili do Jego słowa. Pamiętajcie, zanim przyjdzie Jezus, będą tylko 2 grupy. Ci, którzy otrzymają znamie bestii i ci, którzy będą zapieczętowani przez Boga. Ludzie zostaną wezwani i wyraźnie podzielą się na 2 grupy. Jedna z nich będzie ugruntowana na skale nauczania Chrystusa, a druga na ruchomych piaskach nauk ludzkich. Będzie głosić wieczną Ewangelię, którą jest zbawienie jedynie w Chrystusie. Właśnie w to wierzymy. Nie jesteśmy zbawieni przez uczynki, ale przez wiarę i łaskę. Jezus daje ci 7 proroczych wskazówek i mówi: idź i znajdź mój Kościół. Co obiecuje w związku z twoimi poszukiwaniami? Czy ta informacja spadnie na ciebie tak po prostu z nieba? Co on mówi? Szukajcie, a znajdziecie. Pukaj. Jezus chce, żebyś to znalazł, ale musisz tego szukać. Gdzie należy szukać? W Słowie Bożym, w Biblii. Pytanie 12. Ile organizacji kościelnych na świecie spełnia te 7 kryteriów? Przyjaciele, byłem na całym świecie i naprawdę szukałem. I znalazłem tylko jeden. Gdybym znalazł kościół, który byłby bliższy Biblii niż Adwentyści Dnia Siódmego, natychmiast bym do niego przystąpił. Nie chcę nikogo obrazić, ale kiedy dorastałem, nikt w mojej rodzinie nie był Adwentystą. Nie odczuwam lojalności wobec denominacji, ale wobec Jezusa i Biblii. Gdybym więc znalazł kogoś, kto jest bliżej, tam bym poszedł. Ale w tym momencie nie widzę żadnego innego miejsca. To chyba papież powiedział, że katolicy są nieomylni. My tego nie mówimy. Unikałbym każdego kościoła, który twierdzi: niczego nowego się nie dowiemy. Wiemy już wszystko. To podejrzane. Nawiasem mówiąc, czy w Starym Testamencie Bóg miał swój lud? Czy on zawsze miał swoją resztę, przez którą przemawiał? Bóg powołał Noego. Potem wezwał Abrahama. Powołał Adama, Enocha. Miał ludzi, którzy byli strażnikami prawdy i byli posłuszni Bożym wyroczniom. Od Abrahama wywodzi się Izrael.
Potem mamy Kościół Nowotestamentowy. W średniowieczu miał Waldensów i innych wiernych, którzy byli na pustyni i zachowywali żywą wiarę. A potem, jak w Ameryce rozwinęła się wolność, narodził się nowy ruch. On zawsze miał ludzi, którzy byli jego duchowym Izraelem. Ale nawet biblijny Izrael. Czy naród miał problemy? Tak. Każdy Kościół ma swoje ciekawe postaci i my także. Chodzi jednak o to, jakie są jego podstawowe nauki. Ile organizacji kościelnych na świecie spełnia te 7 kryteriów? Jeden Pan, co czytamy dalej? Jedna wiara, jeden chrzest. Jezus pragnie, aby Kościół był jedno. W Ewangelii Jana 17 modlił się, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Wiele denominacji określa siebie jako chrześcijańskie. Czy to czyni je prawdziwym Bożym Kościołem? Nie. W Izajaszu 4:1 czytamy. W owym dniu uchwyci się 7 kobiet, jednego mężczyzny. Tym mężczyzną jest Chrystus, jedyne imię, przez które możemy być zbawieni, mówiąc, swój chleb będziemy jeść, mają swój własny chleb życia i swoje ubranie będziemy nosić, ich własna koncepcja sprawiedliwości. Niech tylko będzie nam wolno nazywać się Twoim imieniem. Zdejmij naszą hańbę. To właśnie dzieje się dzisiaj na świecie. Wszyscy ci ludzie, którzy nazywają się chrześcijanami, a w wielu przypadkach wierzą zupełnie niezgodnie z Biblią. Być może powiecie, dopóki okazujemy miłość, to nie ma znaczenia. Tak, ale to, w co wierzysz, ma znaczenie. Każde kłamstwo, w które wierzysz, w jakimś stopniu czyni cię niewolnikiem. Pragniemy uwolnić się od kłamstw i poznać prawdę. Czy kiedy ktoś zidentyfikuje prawdziwy Boży Kościół czasów końca, powinien stać się jego członkiem? W Dziejach Apostolskich 2:47 czytamy, Pan zaś przydawał zborowi codziennie tych, którzy mieli być zbawieni. Tak, musisz stać się częścią Jego ciała. On powiedział, że Jego ciałem jest Kościół. Jesteśmy kamieniami w tej żywej świątyni. Razem z naszymi darami musimy być połączeni z tym ciałem. Potrzebujemy siebie nawzajem. Jak wiele dróg ucieczki istniało w czasach Noego? Przez wiarę Noe zbudował arkę dla zbawienia swego domu. Ile statków zbudował? Była tylko jedna arka, przyjaciele. W ostatnich dniach Bóg wzywa swój lud do jedności. Bóg ma tylko jedną prawdziwą resztkę, a przecież w innych kościołach jest wielu wiernych chrześcijan. Co stanie się z tymi szczerymi wierzącymi? Mam też i inne owce, które nie są z tej owczarni. I tamte muszę przyprowadzić. I stanie się jedna owczarnia i jeden pasterz. I mego głosu słuchać będą. W jaki sposób będą słuchać Jego głosu? Poprzez kaznodziejów i Słowo Boże usłyszą wezwanie Jezusa. Musisz być częścią mojego ludu. Powołuję cię do tego. Ciekawe jest to, w jaki sposób ludzie wybierają Kościół. Niektórzy mówią, to jest Kościół, do którego chodziła moja rodzina. Ten Kościół jest blisko mojego domu. Dlaczego tam chodzisz? Jest w pobliżu. A w co wierzą? Nie jestem pewien. A w co ty wierzysz? W to, co wierzy pastor. A w co on wierzy? W to, czego naucza Kościół. W co wierzysz ty? Wierzymy w to samo. Ludzie nie mają pojęcia, w co wierzą. Wybrałem ten kościół, ponieważ muzyka tutaj jest wspaniała, a ja lubię śpiewać w chórze. Jeśli wyrzucą mnie z chóru, pójdę do innego kościoła bez względu na to, jaka to denominacja. Po prostu chcę śpiewać w chórze. Przyłączyłam się do tego kościoła, bo mają tutaj dobre programy dla dzieci i dzięki temu mogę być obecna na całym nabożeństwie. To dobrze, że chodzę do tego kościoła, ponieważ ludzie tutaj są tacy przyjaźni. Uczęszczam do tego kościoła, bo pastor jest charyzmatyczny i przystojny. I właśnie dlatego wszyscy tutaj jesteście. Pani Bachelor przytaknęła. To są niektóre z powodów, dla których ludzie wybierają taki, a nie inny kościół. Dobrze jest chodzić do kościoła, który jest blisko domu, mieści się w ładnym budynku, do którego chodzą ważne osobistości, dobra muzyka, dobry program dla dzieci, kochający ludzie. Jeśli jednak kościół posiada te wszystkie cechy, ale nie posiada prawdy, jesteś w niewłaściwym miejscu. Kiedy idę do sklepu i kupuję płatki śniadaniowe, nie patrzę na obrazek na opakowaniu. Nie sprawdzam, czy jest tam atleta, czy zapowiedź darmowej nagrody, ale czytam skład. Chcę wiedzieć, co się w nich znajduje. Kiedy przyłączasz się do kościoła, twoje postępowanie jest świadectwem tego, jakie są jego nauki. Czy wiesz, czego naucza twój kościół? Czy naucza Słowa Bożego? Właśnie tam chcesz być. W kościele, który naucza i praktykuje Biblię.
Chcę do was zaapelować, abyście stali się częścią ruchu, do którego Bóg powołuje ludzi. Przyjaciele, kiedy Jezus powróci, będzie tylko jedna arka. W arce były tylko jedne drzwi, a Jezus mówi, ja jestem drzwiami. Chcę modlić się, abyście podjęli tę decyzję i stali się częścią Jego ciała w ostatnich dniach. Ojcze w niebie, wiem, że dzisiaj dzieliliśmy się prawdą i że żyjemy na progu wieczności. Ty wzywasz swój lud, który wierzy w Twoje słowo, do powrotu do biblijnej prawdy. Modlę się, aby każdy usłyszał Twój głos i odpowiedział, abyśmy, gdy Jezus powróci, wszyscy należeli do jednej owczarni i mieli jednego pasterza. Błogosław każdą osobę, która zastanawia się nad konsekwencjami tej decyzji. Proszę, daj tym ludziom odwagę, aby postawili Jezusa na pierwszym miejscu. Błogosław także nasze dalsze programy. Dziękujemy i modlimy się w imieniu Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen. Zostańcie z nami, przyjaciele. Za chwilę wrócimy i będziemy odpowiadać na Wasze pytania. Witajcie ponownie, przyjaciele, w programie Apokalipsa Teraz, w części poświęconej odpowiedziom na Wasze pytania. Dziękujemy za wszystkie z nich. Pastorze, mamy kilka pytań, które pojawią się na ekranie. Są to typowe pytania, które zadaje wielu ludzi. Czy przyłączenie się do konkretnego kościoła jest naprawdę ważne? Dlaczego nie mogę wielbić Boga w samotności? To tak jak z małym barankiem. Jeśli nie znajduje się w owczarni, staje się łatwym celem dla wilków. Nowonarodzony chrześcijanin powinien być w kościelnej rodzinie. Zauważyłem, że kiedy chrześcijanie próbują działać na własną rękę i być niezależnymi chrześcijanami, stają się dziwakami. Jeśli nie równoważysz swoich poglądów i pomysłów ideami innych osób, które potrafią utrzymać cię w pionie i poprowadzić, Bóg powiedział, że potrzebujemy chrześcijańskich doradców. Potrzebujemy siebie nawzajem. Kiedy Jezus wysyłał uczniów, wysyłał ich dwójkami, żeby mogli się równoważyć. W Kościele otaczamy się podobnie myślącymi ludźmi, a to utrzymuje nas w duchowym zdrowiu. Mamy ochronę, jesteśmy odpowiedzialni za siebie nawzajem. Czasami ludzie, którzy nie należą do żadnego kościoła, zaczynają dochodzić do dziwnych wniosków i interpretacji. Niejednokrotnie stają się bardzo nierozważni w swojej świętości. Jest wiele dobrych powodów. I kolejne pytanie. Jak Pan może powiedzieć, nigdy Was nie znałem? Myślałem, że Bóg zna wszystko i wszystkich. Kolejny powód, dla którego powinieneś być częścią Kościoła, to fakt, że jedna pszczoła nie potrafi sama wytworzyć miodu. Czytamy, że Jezus mówi do zagubionych, nigdy was nie znałem. Bóg nie tylko zna wszystkich ludzi, On zna wszystkie rzeczy. Używa tutaj słowa znać w kontekście intymnego związku miłosnego. Biblia mówi, że Adam poznał swoją żonę i urodziło się im dziecko. W języku hebrajskim poznanie Boga, Jezus powiedział, a to jest życie wieczne, aby poznali Ciebie. Ewangelia Jana 17. Ozeasz napisał, mój lud zostanie zgładzony z powodu braku poznania. Chodzi tutaj o relację miłości. Kiedy Chrystus mówi, nigdy was nie znałem, oznacza to, nigdy nie byliśmy przyjaciółmi. Oczywiście On wie wszystko o wszystkich, ale pragnie, abyśmy nawiązali z Nim relację miłości i w ten sposób Go poznali. Następne pytanie. Czym jest bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu? Wiele osób martwi się tą kwestią. Mówiąc bardzo prosto, bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu ma miejsce wtedy, gdy odrzucamy Ducha Świętego. W liście do Efezjan czytamy, a nie zasmucajcie Ducha Świętego Bożego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Zasmucamy Ducha Świętego, kiedy ustawicznie opieramy się Jego głosowi. Nie oznacza to, że nie popełnisz tych samych błędów. Wielu chrześcijan to recydywiści. Musimy często prosić Boga o wybaczenie, czasami tego samego grzechu. Nie chodzi tutaj o to. Jest tutaj mowa o ludziach, którzy zatwardzają swoje serca naprawdę. Jeśli za każdym razem, gdy Bóg do nas mówi, wyłączamy głośność, możemy dojść do punktu, w którym nie będziemy już dłużej słyszeć głosu Ducha Świętego. Zazwyczaj ten proces trwa całe lata. Bóg jest bardzo cierpliwy. Mamy jednak w Biblii ludzi takich jak Achitofel, Saul, Judasz, Baalam, którzy odrzucili Ducha Świętego i nie chcieli Go słuchać. Werset, do którego się odniosłeś, to list do Efezjan 4:30.
Nasze kolejne pytanie. Dzień dobry, pastorze. Mam 12 lat i chciałabym wiedzieć, czy w ogrodzie Eden były banany. Rozumiem to pytanie. Nie da się zasadzić bananowego nasionka. Kiedy dostaniesz się do środka banana, zdajesz sobie sprawę z tego, że to, na co patrzysz, to nie nasiona, ani nawet pozostałości ich zalążków. Banan stanowi połączenie kilku azjatyckich owoców i jedyny sposób, w jaki teraz się go sadzi, to poprzez zasadzenie pędów żywych bananów. Tak więc obecne drzewo bananowe to hybryda. Jestem zadowolony, że istnieje, ale jest to połączenie dwóch innych owoców azjatyckich. Tak naprawdę nie jest to pytanie biblijne, tylko pytanie o ogród Eden. Kiedyś w naszym programie mówiliśmy o bananowcach i dlatego wiem to wszystko. To niesamowite, że kiedy podróżujesz poza Amerykę Północną, na Filipiny czy do Meksyku, dowiadujesz się, że istnieje 50 różnych odmian bananów. Niektórzy jedzą je jak ziemniaki, smażą je i nigdy nie pomyśleliby, żeby zjeść je na słodko. Przygotowują z bananów wiele różnych potraw. Kolejne pytanie. Co to oznacza, gdy w Apokalipsie czytamy, że jeśli ktoś zabija mieczem, mieczem musi zostać zabity? Jezus powiedział do Piotra w ogrodzie Getsemane: wszyscy, którzy miecz biorą, od miecza zginą. Ale powyższy werset z Apokalipsy oznacza, że przywódca Kościoła Rzymskiego, odpowiedzialny za prześladowanie wielu ludzi, został uwięziony przez Napoleona. Jednak chodzi tutaj o wiele więcej. Czym jest miecz? Słowo Boże. Około 1500 roku Marcin Luther, Jan Calvin, Whitefield, Hus i inni wielcy reformatorzy próbowali sprawić, żeby Kościół z powrotem zwrócił się do Biblii. Tłumaczyli Biblię na języki narodowe. Kościół bestii otrzymał śmiertelną ranę za pomocą miecza, czyli Słowa Bożego. Ruch protestancki narodził się w wyniku tego, że zwykli ludzie otrzymali dostęp do Biblii. Ten werset ma więc także znaczenie duchowe, oprócz tego, że papież został zabrany do niewoli. Chodzi tutaj o Apokalipsę 13:10, jedna z cech identyfikujących papiestwo. Pastorze, mamy następne pytanie. Słyszałem, że w Księdze Rodzaju są dwa opisy stworzenia. Myślę, że chodzi o pierwszy i drugi rozdział Księgi Rodzaju i pytanie. Czy miały miejsce dwa różne stworzenia? W jaki sposób rozumiemy te dwa fragmenty? Było tylko jedno stworzenie. W języku hebrajskim robią to tak, jak autorzy artykułów prasowych, którzy zaczynają od nagłówka, a potem podają szczegóły. W rozdziale pierwszym czytamy o dniach stworzenia, o tym, że Adam nazwał zwierzęta, o stworzeniu Ewy. Rozdział drugi podaje nam więcej szczegółów dotyczących stworzenia. W Biblii czytamy, że Bóg powiedział do Adama i Ewy, aby się rozmnażali, rozradzali i napełniali ziemię. Nie było dwóch Ew, chociaż jedna z żydowskich tradycji mówi, że Adam miał pierwszą żonę o imieniu Lilit, ale niestety małżeństwo się nie udało. Nigdzie w Biblii nie ma o tym mowy. To tylko bajka. Był tylko jeden Adam i jedna Ewa. I tylko jedno stworzenie. Często w Biblii widzimy, że Bóg zaczyna od nagłówka. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. To nagłówek. Potem wraca i opowiada, w jaki sposób to zrobił, opisując 6 dni stworzenia. W kolejnym rozdziale jeszcze bardziej szczegółowo przedstawia 6 dzień. Podaje więcej szczegółów dotyczących stworzenia Ewy. Potem mamy historię Kaina i Abla. Dopiero w rozdziale 5 mamy całą genealogię. Bardzo często w hebrajskim piśmiennictwie mamy schemat. Nagłówek, a później więcej szczegółów. Tak samo dzieje się w Apokalipsie. Każde kolejne proroctwo dodaje kolejne detale do poprzedniego. Następne pytanie również dotyczy stworzenia. Czy kiedy Bóg stworzył Ziemię, wszystkie kontynenty były połączone? Myślę, że coś w tym jest. Wierzę w naukę, jeśli nie jest ona sprzeczna z Biblią. Wierzę, że miało miejsce kontynentalne przesunięcie płyt tektonicznych. Być może istniał jeden kontynent, który nazywany jest Pangeą. Ziemia wyglądała zupełnie inaczej niż obecnie. Czytamy, że wszystkie rzeki wypływały z ogrodu Eden. Musiało więc istnieć jedno wielkie źródło wychodzące z ogrodu i nawadniające całą planetę. Myślę, że w tamtym czasie ocean był słodkowodny. Jednak po tym, jak podziemne źródła zostały zniszczone, powstał wielki chaos i płyty ziemi zaczęły się przesuwać.
Tak jak lód przesuwa się po wodzie. Nie trwało to długo, to kwestia kilku lat. A wszystko to było skutkiem ogromnego chaosu po potopie. Prawdopodobnie jest więc trochę prawdy w tym, że kontynenty były w jakiś sposób połączone. Gdy ludzie zaczęli ponownie zaludniać Ziemię, aktywność wulkanów zmalała. Kolejne pytanie. Jak łatwo i przystępnie mogę wyjaśnić przyjacielowi plan zbawienia? Możesz jak najprościej powiedzieć, że Bóg nas kocha. Karą za grzech jest śmierć, ale On nie chce, żebyśmy umarli, dlatego posłał swojego jedynego Syna. Bóg przyszedł na ziemię w postaci człowieka i powiedział: wezmę na siebie twoją karę, aby sprawiedliwości stało się zadość, ale abym nadal mógł ci wybaczyć. Nie będę jednak zmuszał cię do miłości, zaufania, posłuszeństwa i przyjęcia mnie. Bóg jest zdeterminowany, żeby nas zbawić. To chyba najprostszy sposób, w jaki można to powiedzieć. Biblia mówi, że musimy pokutować. Pokutujcie i ochrzcijcie się, a otrzymacie przebaczenie. Wydaje mi się, że jako Amazing Facts wyprodukowaliśmy krótkie wideo zatytułowane Five Steps to Eternity, w którym pokazujemy kolejne kroki do zbawienia. Filmik trwa 6 albo 9 minut i dobrze to podsumowuje. Mamy następne pytanie. Dotyczy ono Apokalipsy 12. Rozumiem, że kobieta reprezentuje Kościół, ale co symbolizują księżyc i gwiazdy? Wiem, że w czasie tego wykładu mówiłem bardzo szybko, ponieważ miałem wiele materiału. Wspomniałem jednak, że słońce reprezentuje światło Nowego Testamentu. W Księdze Malachiasza czytamy: wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach. Światło Chrystusa. Na Górze Przemienienia Jego jasność była większa niż światło słoneczne. Światło Nowego Testamentu to rzeczywistość, w której Mesjasz w końcu przyszedł. W przyjściu Jezusa wypełniło się wszystko to, na co czekał Kościół – objawienie Boga. Chrystus powiedział: widząc mnie, widzieliście Ojca. Księżyc to nauki Starego Testamentu. To podstawa. Cały Nowy Testament opiera się na Starym. Żałuję, że Kościół odłożył Stary Testament i zaopatrywał ludzi tylko w Nowy, ponieważ nie zrozumiesz tego drugiego bez tego pierwszego. To podstawa – księżyc. Księżyc sam w sobie nie świeci, a jedynie odbija światło słoneczne. Światło Starego Testamentu wynika ze słońca, które miało wzejść, kiedy przyjdzie Jezus. Gwiazdy symbolizują przywódców Kościoła. W Starym Testamencie mieliśmy 12 patriarchów i 12 sędziów, a potem mamy 12 apostołów. Chodzi więc o przywódców Kościoła. Nieco dalej w tym samym rozdziale czytamy o szatanie, który swoim ogonem pociągnął trzecią część gwiazd niebieskich. Rozumiemy, że te gwiazdy symbolizują przynajmniej 1/3 niebiańskich aniołów, którzy przyłączyli się do jego buntu. Werset, który cytowałeś, jest zapisany w Malachiaszu 4:2 i mówi on o tym, że wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach. Następne pytanie wiąże się z tym samym rozdziałem Apokalipsy i dotyczy żelaznej laski. Czy możemy powiedzieć, w jaki sposób wiąże się ona z Chrystusem i Jego panowaniem? Królowie mieli berła. Pasterze mieli laski. W Psalmie 23 czytamy: Twoja laska i Twój kij, one mnie pocieszają. Laska była używana w obronie owiec, ale pasterz wykorzystywał ją również, aby odganiać szakale i niedźwiedzie. Biblia mówi, że Dawid za pomocą laski pokonał niedźwiedzia. Nie zabił go z procy. Jest tylko jedno miejsce, które o tym mówi i myślę, że po prostu zatłukł go laską. Kiedyś czytałem o pewnym człowieku w Kanadzie, który zabił niedźwiedzia kijem. Nigdy tego nie zapomnę. Król miażdży wszystkie inne królestwa żelazną laską. Żelazo było najtwardszym metalem, który posiadano w tamtych czasach. Oznacza to, że Jezus ma władzę absolutną i zniszczy wszystkich przeciwników. Warto również zauważyć, że Jezus przyjdzie jako Król Królów i Pan Panów, żeby wykonać wyrok na niesprawiedliwych, którzy zgodnie z Apokalipsą 13 wydali dekret śmierci przeciwko ludowi Bożemu. Dobry pasterz przychodzi, aby obronić swoje owce. Przywodzi to na myśl kamień, który zniszczył posąg i starł go na proch. Całkowicie go zniszczył. Jezus mówi: zetrę te królestwa jak gliniane naczynie. Kolejne pytanie. Czy Maria z Betanii i Maria Magdalena to ta sama osoba? Dobre pytanie. Myślę, że odpowiedź brzmi tak. Napisałem na ten temat książkę pod tytułem At Jesus' Feet.
u stóp Jezusa i tam przeanalizowałem postać Marii z Betanii i Marii Magdaleny. Nigdy nie pojawiają się razem. Często siedzą u stóp Jezusa. Obydwie namaszczają Jego stopy. Wygląda na to, że Maria z Betanii, jej siostra to Marta, a brat Łazarz, była nazwana Marią Magdaleną, ponieważ mieszkała w Magdali. Było to miasto, które jak dzisiaj Las Vegas miało złą reputację. Obydwie noszą imię Maria. Wydaje się, że jedna i druga ma pieniądze, bo jedna i druga ofiarowuje Jezusowi drogi podarunek. Wielu naukowców uważa, że chodzi tutaj o tę samą Marię. Nie jest to nic nadzwyczajnego. Jezus był nazywany synem cieśli, Jezusem z Nazaretu. Piotr jest nazywany Piotrem, ale także Szymonem. Tutaj mamy pytanie związane z Piotrem i wersetem z Mateusza 16:18. Czy Piotr jest naprawdę fundamentem Kościoła? Mateusz 16:18, werset, w którym Jezus mówi, a na tej skale zbuduję mój Kościół. Ludzie mówią, sam widzisz, Kościół jest zbudowany na Piotrze. Musimy wrócić i przeczytać to w kontekście. W Mateuszu 16:13 czytamy, a gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swoich uczniów, za kogo mnie, Syna Człowieczego, uważają ludzie? A oni odpowiedzieli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, a jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. A wy za kogo mnie uważacie? Szymon Piotr odpowiedział, ty jesteś Chrystusem, Synem Boga Żywego. Wtedy Jezus powiedział do niego, błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jonasza, bo nie objawiły ci tego ciało i krew, ale mój Ojciec, który jest w niebie. Ja ci też mówię, że ty jesteś Piotr. Słowo Piotr to Petros i oznacza kamień, który możesz podnieść i rzucić, a on się potoczy. Ty jesteś Piotr, kamień. A na tej skale, Petra, czyli skała, zbuduje mój Kościół, a bramy piekła go nie przemogą. Nie chodzi o zbudowanie Kościoła na Piotrze. Zbuduje mój Kościół na prawdzie, którą Piotr właśnie wypowiedział. To skała prawdy. Ja jestem Mesjaszem, Synem Żywego Boga. Kościół powstał na fundamencie prawdy mówiącej, że Jezus jest Mesjaszem. Wiemy, że Piotr nie jest skałą, na której zbudowano Kościół, ponieważ kilka wierszy dalej czytamy. A Piotr, wziąwszy go na bok, zaczął go strofować, mówiąc, zmiłuj się nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. A on, obróciwszy się, powiedział Piotrowi, idź ode mnie, szatanie. Całe szczęście, że Jezus nie zbudował swojego kościoła na Piotrze, ponieważ w jednej chwili uczeń wygłaszał prawdę, a w następnej przemawiał przez niego diabeł. Mamy kolejne pytanie. Pastorze, skoro Żydzi nadal czekają na Mesjasza, dlaczego nie składają już ofiar? Tak, kolejne dobre pytanie. Ponieważ od czasu zniszczenia świątyni, Bóg zabronił składania ofiar gdziekolwiek, ale powiedział, przyniesiesz ofiarę do miejsca, które wybiorę. Od czasu, gdy Żydzi stracili prawo do posiadania tego świętego miejsca, mieli nadzieję, że kiedyś wrócą do Jerozolimy i odbudują świątynię. Jednak zwyczaje żydowskie tak bardzo się zmieniły, że dostosowali do nich swoją teologię, stwierdzając, że można otrzymać zbawienie bez ofiarowywania baranków. To przykre, bo Jezus zapewnił im baranka, sam się nim stał. Paweł, Żyd, powiedział, bo jako nasza Pascha został zabity na ofiarę Chrystus. Dla Żydów powrót do ofiarowywania baranków to krok wstecz. Powinni spojrzeć w przyszłość i przyjąć Jezusa jako baranka Bożego. Tutaj mamy ciekawe pytanie. W jaki sposób mogę słuchać Bożego głosu? Czasami musimy się modlić i w ciszy rozmyślać. On mówi do nas przez swoje słowo. Tak naprawdę to wymaga praktyki. Czasami im więcej czasu spędzasz na obcowaniu z Panem i słuchaniu swojego sumienia, tym lepiej zdajesz sobie sprawę z tego, że Bóg naprawdę do ciebie mówi. Czasami diabeł próbuje wpędzić cię w poczucie winy. Jak rozpoznać, kiedy to szatan wpędza w poczucie winy, a kiedy Bóg delikatnie przekonuje? Myślę, że im więcej chodzisz z Bogiem, tym lepiej rozpoznajesz Jego głos. Kiedyś zastanawiałem się, skąd Abraham wiedział, że to Bóg kazał mu zabić jego syna? Spalić go. Zabić go i spalić jako ofiarę. Czy Bóg nie powiedział, nie zabijaj? Musiał naprawdę znać głos Pana, żeby zrobić coś, co normalnie wyglądałoby na coś odrażającego. Abraham tak długo chodził z Bogiem, że znał głos Pana. Wcale nie był zdezorientowany. Moja rada brzmi, spędzaj czas na rozmyślaniu, na czytaniu Słowa Bożego. Duch Boży nigdy nie przemówi do ciebie sprzecznie ze Słowem Bożym.
Mamy jeszcze jedno pytanie. Skąd wiemy, co w Apokalipsie jest symbolem, a co należy odczytywać literalnie? Mamy wskazówki w innych miejscach Biblii. I zazwyczaj mówią nam o tym aniołowie. Anioł stwierdza, wody, które widziałeś, to wielka liczba ludzi. Głowy to góry. Jezus jest barankiem. Inne fragmenty Biblii pokazują nam, co oznaczają te symbole. Musimy jedynie pozwolić, aby Biblia interpretowała się sama. Nawiasem mówiąc, na naszej stronie internetowej mamy proroczy klucz symboli, który można sobie pobrać. Pokazuje symbol, jego znaczenie i werset biblijny. Dobra rzecz.